Cześć, z tej strony Bartek Łęczycki. Dzisiaj opowiem pokrótce o tym, jak nie używać kabla. Tutaj widać, kabel specjalnie jest przecięty. Nóż też nam się nie przyda, bo jest ostry. Harmonika chyba też wyjątkowo nam się nie przyda, ale przyda nam się system bezprzewodowy, słuchajcie, czyli taki, który nie posiada kabla, który działa na zasadzie transmisji bezprzewodowej. Moi drodzy, będziemy tu mieć do czynienia dzisiaj z takim oto bardzo sympatycznym zestawem. Jest to zestaw firmy Nux, model B3, kupiony w polskim sklepie gdzieś koło 700 zł i jak widzicie nie ma żadnego połączenia kablowego, przynajmniej, bo bezprzewodowe oczywiście jest. Słuchajcie, tu jest nadajnik, który podłączamy do na przykład do naszego mikrofonu. Pstryk. O, jak widać, mikrofon trochę trącony rydwanem czasu, ale to nie o to chodzi. No dobra. Ojej, jak widać, mało jeszcze śmigane i zagrałem na nim dopiero, nie wiem, z 15, może 20 koncertów. Ale to wystarczy, żeby móc się wypowiedzieć o tym systemie. W zasadzie przez cały czas swojego koncertowania, czyli przez dobrych 20 parę lat, używałem kabli. Ale coś mnie tknęło, żeby jednak spróbować takiego systemu bezprzewodowego, który no, za moich lat młodzieńczych był bardzo drogi. Teraz jest to już cena rozsądna. Także można sobie na niego pozwolić bez jakiegoś większego tutaj kłopotu. Oczywiście wejście jest mikrofonowe, czyli tak zwane XLR z jednej i z drugiej strony. Czyli to jest nadajnik. A to jest odbiornik. Nadajnik oczywiście musi być połączony z mikrofonem, no bo będziemy nadawać sygnał. Natomiast odbiornik sygnału może być włączony albo bezpośrednio do stołu mikserskiego, albo może być włączony do jakiegoś preampu. Ja korzystam akurat z preampu VE20, z którego dopiero później wysyłam sygnał do konsoli czy do pana reżysera dźwięku. No dobrze, może pokrótce omówię cechy tego sprzętu. Jest wykonany bardzo solidnie, jest niewielkich gabarytów. Tutaj ta część jest metalowa, ta już jest plastikowa, ale jest to plastik dobrej jakości. Cóż jeszcze? Tu jest zabezpieczenie przed przypadkowym wypięciem mikrofonu, co też jest fajną opcją. Jest to wszystko metalowe z tej strony, także wydaje mi się, że to powinno dosyć długo się sprawdzać. No i co? Powiedzmy, że sobie włączamy. O! I tu mamy 6 cyferek, które oznaczają po pierwsze stopień naładowania baterii, czyli jest on dosyć precyzyjny. No teraz jest do czwórki, czyli trochę powyżej połowy, bo zagrałem na nim już 2 koncerty, także no już troszkę tutaj bateria jest zużyta. Tu jest światełko, które niebieskie, które oznacza, że system jest włączony. Jeśli będzie czerwone, to oznacza, że go ładujemy za pomocą mikro USB, standardowego takiego wtyku. No i co? Tu możemy sobie zmieniać również kanały. To jest też fajne, ponieważ no, system bezprzewodowy może czasami zachodzić swoimi częstotliwościami na inne częstotliwości, na przykład, nie wiem, Wi-Fi albo jakichś innych systemów bezprzewodowych. Jeśli jest taka sytuacja, możemy sobie zmienić ten kanał, o, na przykład, nie wiem, na czwarty, dajmy na to. Tutaj przyciskamy go trochę dłużej i już wtedy on jest zaakceptowany. Oczywiście w odbiorniku też musimy to zrobić, ponieważ inaczej nie będą one... A, chwila.
O, to ten musi być, czwórka musi być, prawda? Przytrzymujemy trochę dłużej, tu się też włączył, czyli mamy w obu sytuacjach tutaj cyferkę 4 i one na pewno będą już teraz działały. Pewnie Was interesuje, jaka jest odległość, na którą można sobie tutaj pozwolić, chodząc po scenie, nie wiem, nawet gdzieś wchodząc w publiczność, żeby jakieś tam show zrobić w stylu troszkę amerykańskim. Z mojego doświadczenia wynika, że 20 metrów swobodnie, jeśli nie ma oczywiście jakichś ścian ani elementów, które by no, takich twardych, stałych, nazwijmy to, które by uniemożliwiały przepływ tych fal. No a w terenie, nazwijmy to, półzabudowanym, czyli w mieszkaniu albo gdzieś w klubie, bez problemu jest to 15 metrów, także ten sygnał jest dosyć silny, nie ma latencji, czyli nie ma tych opóźnień. To jest też bardzo ważna cecha tego zestawiku, bo no niestety niektóre takie systemy bezprzewodowe, one mają opóźnienie. To opóźnienie może jest liczone w jakichś tam milisekundach, nie wiem, 200 milisekund albo tam, nie wiem, 300 milisekund. Natomiast tutaj jest ono absolutnie nieodczuwalne, nawet przy szybkościowym graniu nie ma z tym żadnego kłopotu. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć też o brzmieniu. Mogę powiedzieć o brzmieniu, ja nie słyszę degradacji brzmienia, czyli porównując kabel, system bezprzewodowy, ja nie słyszę żadnej różnicy. Także myślę, że jest to naprawdę fajna opcja, jeśli ktoś lubi takie gadżety, jeśli ktoś ma pomysł na to, żeby uatrakcyjnić swoje show, jeśli ktoś chciałby, nie wiem, jakoś tam, no nie wiem, chodzić między publicznością albo po prostu mieć komfort na scenie, żeby nic się tam pod nogami nie pałętało, to jak najbardziej polecam taki zestawik. Ja jestem z niego bardzo, bardzo zadowolony. Ciekawe, jak mi jeszcze będzie długo służyć. Na razie ta bateria bardzo fajnie wytrzymuje. Nie pamiętam już dokładnie w instrukcji, natomiast co było, ale pamiętam za to z ostatnich koncertów, że 3 koncerty w zasadzie bez problemu ten zestaw, mniej więcej po 2 godziny, ten zestaw jest w stanie przetrwać i jeszcze mamy mały zapas, żeby zagrać na przykład bisy. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten króciutki filmik o systemie bezprzewodowym. Jeśli tak, to bardzo proszę, zostawcie łapkę w górę, zróbcie subskrypcję, ponieważ pomoże mi ona w różnych tam statystykach YouTube'owych, a Wy będziecie przy okazji na bieżąco informowani, czy za pomocą dzwoneczka również, o moich nowych filmach, których się spodziewam coraz więcej. To co? To w takim razie, moi drodzy, wracam do tutaj pakowania się na koncerty, ponieważ trochę tych koncertów będzie. Jeśli macie ochotę zajrzeć na koncert, nie wiem, czy zespołu JJ Band, czy zespołu Hardcore, a może Wojtka Wagleskiego, z którym będę grać już w niedzielę na festiwalu w Suwałkach. Będę korzystać z tego zestawu. Możecie posłuchać, jak to brzmi, jak to się sprawdza. A sprawdza się moim zdaniem znakomicie. Dbajcie o siebie, wszystkiego dobrego. Grajcie pięknie na harmonikach i do zobaczenia. Cześć.